18, Grażwyda z Witulena. Jest! Numerem 29, Ariel Jakubowski. Jest! Numerem 76, Remigiusz Jeziewski. Jest! Kapitanem chorzowskiego ruchu jest Wojciech Grzyb. Jest! Trenerem chorzowskiego zespołu jest Marek Leciałowski. Jest! Asystentem Tomasz Fornalik. Jest! Trenerem bramkarzy Ryszard Kołodziejczyk. Jest! Kierownikiem drużyny Jarosław Barteczko. Masażystą Tomasz Mrochę. Jest! A lekarzem pod Paweł Larek. Jest! Zbiórka na ten pierwszy wyjazd rundy wiosennej do Opola mamy w Batorem o 10.30. W specjalu ścisk. Jademy w ponad 600 hopa. Mamy ze sobą 4 fany. Wielkie Hajduki, debiut Ruda Śląsko, Hahary, Katowic i małe fanki Górnego Śląska i Rudy. Od początku jademy z głośnym dopingiem i przez prawie cały szpil zagłuszamy miejscowych, którzy utworzyli chyba największy moment w swojej historii. Słowa uznania dla pana B, kiedy dowiózł z siebie wszystko. Podróż w obie strony bez żadnych przygód. W Batorum są my o 19.30. Dziękujemy za wsparcie widzów Jakub. Po nieciekawych szpilach u siebie na początku rundy do Chorzowa przyjeżdża Polonia Bytom. O tym rywalu nie trzeba dużo gadać. Wstydnie powiedzieć, że sporo część z nas już kilka dni wcześniej nie mogła wysiedzieć w miejscu. Od początku ruszamy z bardzo dobrym dopingiem. Duży wpływ ma na to powrót do poprzedniego układu Młyna i Dziesiony. Na początku szpilu prezentujemy pierwszą oprawę. Na łuku przy płocie podnoszymy kilkudziesięciometrowy przezroczysty napis z woli "Naszym honorem jest nasz klub KS Ruch Chorzów". Odpalamy 3 białe, 12 niebieskich, świec dymnych i 100 stroboskopów. Całość wychodzi bardzo efektownie. W drugiej połowie rozwijamy na prosty naszą największą sektorówkę, Ruch Chorzów. Od dołu podświetlano 50 strobolami. Polonia chwila później prezentuje kartoniada w barwach klubu. W 68 minucie Mikulina na szczelo do Nostora, na co odpowiadamy kolejną oprawą. Za odpalaną pirotechnika PZPN nakłada na nos kara jednego szpilu bez publiczności. Trzeba dodać, że nic nie wylądowało na murawie i nikomu się nic nie stało przy odpaleniu.
skuteczności wniosą. Wszyscy do siebie, dziś jest swój czas. Kurwa, nie dbajcie się. Dajcie krok do tyłu, bo się ludzie znowu wniosą. Krok do tyłu, ludzie! Rozumiecie, to jest krok do tyłu. Szpile z Zagłębiem od zawsze wzbudzały w nas dodatkowe emocje. Niektórzy spotkania te nazywają derbami, co jest błędem. Derby to pojedynek drużyn z jednego regionu, a jak wiadomo, Zagłębie Dąbrowskie na Górnym Śląsku nie leży. Zagłębie początkowo dostało ino 600 biletów, a zapotrzebowanie było u nich o wiele większe. Zarząd naszego klubu przyznał im jeszcze 400 wejściówek. Ostatecznie na cicho dociera ich trochę więcej, bo około 1200, w tym zgody. Noc w Błonie około 2000. W drugiej połowie na płocie wywieszamy trans Rzeka Brynica, nasza granica i rozciągamy nad głowami okolicznościowo sektorówka, a na niej postać strażnika, szlaban i znak z napisem Halt Gorole. Chorzów, Piast Gliwice. Do Chorzowa pociągiem przyjeżdża około 600 kiboli, co jest ich wyjazdowym rekordem. Bez problemu wchodzą na sektor gości, wywieszają kilka fan, m.in. całe życie Piast Gliwice. Noc na cichej, gole 8000. Szpil odbył się bez obustronnych bluz, co w szpilach derbowych pozostaje niemałą rzadkością.